120-lecie Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Pilznie. Mieszkańcy Pilzna od zawsze byli niezwykle przywiązani do idei patriotyzmu. Dawali temu wyraz poprzez udział we wszystkich powstaniach narodowych. Drugim ważnym czynnikiem oddziaływującym na życie społeczne Pilzna były liczne rodziny inteligencji. One to, łącząc się ze światłym mieszczaństwem, tworzyły liczne organizacje społeczne, między innymi Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. Kolebką sokolstwa były Czechy ze swym towarzystwem gimnastycznym w Pradze. Statut tego towarzystwa został zatwierdzony przez władze w dniu 27 stycznia 1862 roku i towarzystwo zaczęło działać, przyjmując nazwę Sokół od jugosłowiańskich bohaterów narodowych, których tam nazywano sokołami. W przewodniku gimnastycznym Sokół z 1892 roku zapisano: w zdrowym ciele zdrowa dusza, oto nasze hasło, środkiem ćwiczenia ciała, bronią miłość wszystkiego, co święte i narodowe, a celem jest odradzanie fizyczne i moralne wszystkich warstw narodu. Te zdecydowane hasła były drogie całemu sokolstwu, stały się także bliskie mieszkańcom naszego miasta. Kalendarium 7 lutego 1867 roku we Lwowie powstało pierwsze na ziemiach polskich gniazdo sokole, skąd idea rozprzestrzeniła się na inne miasta. Idea wychowania obywatelskiego i patriotycznego poprzez podniesienie kultury fizycznej znalazła szeroki oddźwięk w polskim społeczeństwie. Najprężniej rozwijała się organizacja Sokoła w Galicji. W Pilźnie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół zostało założone 1 września 1894 roku z inicjatywy Tytusa Bujnowskiego, Władysława Szczurkiewicza, Władysława Mydlarskiego, Józefa Wojtanowskiego i Mieczysława Millerowicza. Pierwszy zarząd ukonstytuował się w składzie: Tytus Budzisz Bujnowski, prezes, a jako zastępcę wybrano adwokata doktora Federkiewicza. Członkami zostali Władysław Mydlarski, Ludwik Ostrowski, Mieczysław Misiewicz, Leopold Żakowi oraz Władysław Szczurkiewicz. Najważniejszą sprawą, jaką podjęli się ówcześni członkowie towarzystwa, było urządzenie bazy do działalności Sokoła. Już w 1896 roku Sokół nabył od miasta grunt, na którym urządził boisko dla ćwiczeń, założył park, postawił kręgielnię i boisko do gry w tenisa. W roku 1907 zarząd podjął uchwałę o budowie obiektu. Przy dużym nakładzie sił i środków finansowych doktora Józefa Zelka i jego żony Zofii oraz społeczeństwa pilźnieńskiego stanął jeden z najpiękniejszych budynków w Pilźni. Projektantem był wybitny architekt polski Teodor Talewski. Budynek obejmował salę gimnastyczną, scenę, dwie szatnie, mieszkanie dla stróża oraz trzy pokoje. W 1908 roku gniazdo pilźnieńskie święciło wspaniałą uroczystość poświęcenia sztandaru. Z uroczystością tą połączony był drugi zlot okręgu Sokoła. Sztandar ufundowany był ze składek mieszkańców Pilzna. Wiele pracy i starań dla wykonania sztandaru poświęcił sekretarz gniazda, dr Władysław Morus. Sztandar w 1915 roku został zabrany przez Rosjan, a odtworzony ponownie zaginął w czasie okupacji hitlerowskiej. Już w 1911 roku rozpoczęły się prace nad organizowaniem polowej drużyny, a 4 kwietnia 1912 roku Wydział Gniazdo na posiedzeniu wybrał komendę, w skład której wchodzili Władysław Szczurkiewicz przewodniczący, Aleksander Józef Radoniewicz zastępca, wówczas nauczyciel szkoły w Pilźnie. Praca nad przygotowaniem drużyn bojowych postępowała bardzo sprawnie. 1 sierpnia 1912 roku Sokół Pilźnieński przekształcił się w organizację wojskową pod nazwą Polowa Drużyna Sokolna. Na podstawie planów Głównej Komendy Drużyn Polskich Związku Towarzystw Sokolich we Lwowie należało prowadzić wojskowe szkolenie drużyn. Zajął się tym Władysław Józef Radoniewicz, Józef Wojtanowski, oddał odpowiedni teren na Bajorkach na urządzenie strzelnicy, zaś hrabia Mikołaj Rej zasilił bardzo wydatnie gotówką budowę owej strzelnicy. W 1913 roku drużynę zaopatrzono w karabiny oraz w przepisowe mundury. Od tego czasu drużyna przechodziła regularne szkolenie wojskowe oparte na regulaminie i rozkazach Głównej Komendy Polskich Towarzystw Sokolich we Lwowie.
25 sierpnia 1914 roku drużyna należycie wyekwipowana wyruszyła do Sanoka, gdzie założony był obóz drużyn Sokoli z Małopolski Wschodniej. Tu drużynę pilźniejską przydzielono do 4 batalionu 2 pułku piechoty jako drugi pluton 14 kompanii 2 brygady legionów. Na komendanta tego plutonu w randze chorążego mianowano Tadeusza Gawrysia i Józefa Radoniewicza. 27 września 1914 roku legioniści wyjechali z Krakowa na Węgry, a 5 października 4 batalion stoczył pierwszą potyczkę i wyparł Rosjan z Węgier. Sokolnia Pilźnieńska była prawdziwym ośrodkiem pracy nad kształtowaniem i pielęgnowaniem uczuć patriotycznych swych członków oraz przygotowaniem ich do walki o niepodległość Polski. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku nastąpiło odrodzenie ruchu sokolnego zjednoczonego w ramach wszystkich 3 ziem byłych zaborców. W roku 1931 Wydział Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Pilźnie ufundował tablicę pamiątkową dla uczczenia pamięci 2 wielce zasłużonych prezesów towarzystwa, a mianowicie Tytusa Bujnowskiego i Józefa Zelka. Tablicę tę wmurowano w ścianę sali głównej Sokoła i uroczyście poświęcono. Z ruchem sokolim w Pilźnie związani byli znani i powszechnie szanowani pilźniani: dr Tytus Bujnowski, dr Józef Zelek, Jan Ujwary, dr Władysław Mydlarski, Jan Żegleń, dr Jan Laberszek, Marceli Peszkowski, Józef Aleksander Radoniewicz, Piotr Martyna, Marceli Szczeklik, Michał Wojnarski, Stefan Szczeklik, Franciszek Kolbusz, Antoni Wojnarski, Stanisław Balasa, Stefan Biestek. Działania II wojny światowej skutecznie przerwały działalność społeczno-kulturalną. Nieśmiałe próby podejmowane po roku 1945 celem odtworzenia gniazda pilźnieńskiego rozbiły się o opór władzy ludowej. W latach późniejszych w budynku Sokoła funkcjonowało kino Iskra. W 1992 roku burmistrz Pilzna Zygmunt Pieczonka wypowiedział się o pierwotnym przeznaczeniu Sokoła, tym bardziej, że szkoła podstawowa nie posiadała sali gimnastycznej. Podjął decyzję o przeniesieniu kina do Domu Kultury, a budynek Sokoła niech służy temu celowi, dla którego został zbudowany. Przekonywał, że zdrowe dzieci to sprawa zasadniczej wagi. Z kina korzystało coraz mniej osób, nie było dochowane, trzeba było opłacać pracowników, a budynek ulegał niszczeniu. Obiekt Parku Sokół był również bardzo zaniedbany. Przeprowadzony został generalny remont budynku i rozpoczęły się zajęcia WF-u, jak również zajęcia rekreacyjno-sportowe w godzinach popołudniowych. 100 lat Sokoła. W 100-letnią rocznicę powstania Sokoła odbyła się uroczysta akademia i odsłonięty pomnik na Sokole z napisem w setną rocznicę powstania w Pilźnie gniazda Towarzystwa Gimnastycznego Sokół oraz 80. rocznicę wyruszenia do Legionów Polowej Drużyny Sokolej, Pilźnianie 1994 rok. Po zmianach polityczno-gospodarczych, jakie nastąpiły na przełomie lat 90. XX wieku, 20 stycznia 1994 roku Zarząd Komitetu Rodzicielskiego przy Szkole Podstawowej w Pilźnie podjął inicjatywę reaktywowania Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Za najważniejsze zadania przyjął przywrócenie obiektu na wzór z przeszłości, a było to odtworzenie kortów tenisowych, podłogi na występy i zabawy, placu zabaw dla dzieci, ścieżki spacerowej. Myślą przewodnią reaktywowanego Sokoła było to, żeby całe rodziny mogły korzystać z tego obiektu. 19 września 1994 roku odbyło się w Urzędzie Miasta i Gminy w Pilźnie spotkanie z burmistrzem Zygmuntem Pieczonka w sprawie zagospodarowania terenu Sokoła, a w szczególności budowy kortów tenisowych. Zawiązał się Komitet Budowy Kortów. Podjął on starania zmierzające do zagospodarowania i utworzenia ośrodka sportowo-rekreacyjnego na Sokole. Propozycja ta spotkała się z dużą pomocą ze strony Urzędu Miasta i Gminy, rzemieślników i handlowców. Dnia 30 marca 1996 roku na zebraniu założycielskim po zapoznaniu się z deklaracją ideowo-programową zdecydowano o reaktywowaniu i powołaniu gniazda Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. W pracach przy reaktywowaniu towarzystwa dużą pomoc udzieliło Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół z Krakowa. Wybrano zarząd, komisję rewizyjną i sąd honorowy. Towarzystwo Gimnastyczne Sokół zrzesza ludzi łączących zalety sprawnego ciała z postawą człowieka o prawym i szlachetnym charakterze,
konsekwentnego w realizowaniu nakazów sumienia. Jest organizacją szerzącą kulturę fizyczną wśród społeczeństwa poprzez prowadzenie gimnastyki indywidualnej i grupowej oraz innych dyscyplin o charakterze sportowym i ogólnorozwojowym. Towarzystwo Gimnastyczne organizuje zawody sportowe, wycieczki krajoznawcze, jak również organizuje aktywny wypoczynek dla całych rodzin. W dniu 2 czerwca 1996 roku z ogromną radością i satysfakcją towarzystwo wraz z mieszkańcami Pilsna przeżyło uroczystość otwarcia kortów tenisowych. W pracach przygotowawczych brała udział, poświęcając społecznie czas, liczna grupa zaangażowanych mieszkańców. Zarząd Towarzystwa Gimnastycznego Sokół Pilźnie był inicjatorem i wykonawcą szeregu prac gospodarczych, takich jak budowano 2 pełne wymiarowe korty tenisowe i ścianę treningową do tenisa, wykonano ogrodzenie kortów i oświetlenie, wybudowano drogę dojazdową do budynku, zniwelowano teren i zasiana została trawa na całym obiekcie. Zorganizowano ścieżkę spacerową oraz ustawione zostały nowe ławki. Wykonano remont ogrodzenia w części frontowej. Utwardzone zostało boisko do siatkówki. Wybudowano scenę wraz z zadaszeniem na występy artystyczne i zabawy. Od września 1996 roku powstają kolejno sekcja tenisa ziemnego i stołowego, sekcja piłki siatkowej i koszykowej, dla pań sekcja gimnastyczna. W budynku Sokoła przeprowadzono remont, urządzając miejsce kinowej salę gimnastyczną. Od tej pory popołudniami miłośnicy poszczególnych dyscyplin pod okiem trenerów mogli doskonalić swoje umiejętności i rozgrywać mecze z innymi sekcjami ligi amatorów. Towarzystwo Gimnastyczne Sokół organizuje wyjazdy na basen do Straszęcina, na Słowację, na zgrupowanie tenisa ziemnego i naukę pływania, wyjazdy narciarskie, wycieczki, Dzień Dziecka, opłatek dla młodych sportowców, święto rodziny. Od tej pory dla naszej gminy rozpoczął się prawdziwy renesans sportu. W 2004 roku Towarzystwo Gimnastyczne organizuje uroczystą wieczornicę poświęconą rocznicy 110-lecia Sokoła w Pilźnie i aktywnie włącza się w obchody jubileuszu 650-lecia miasta Pilzna. Na wieczornicy spotykają się sokoli z Pilzna czeskiego, jak również goście z zaprzyjaźnionego miasta Gyomengród na Węgrzech. W 2005 roku z inicjatywy prezesa Towarzystwa Celiny Chorążak zostaje założony zespół pieśni i tańca Sokolanie. Powstają 2 grupy wiekowe, młodsza i starsza. Swoimi występami uświetniają gminne uroczystości z okazji świąt narodowych. Już w 2007 roku z okazji Święta Konstytucji 3 maja zespół dał pierwszy koncert w Teatrze imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie. W 2008 roku powstaje grupa taneczna w Szkole w Łękach Górnych, jak również kapela ludowa towarzysząca zespołowi. Zespół wraz z kapelą koncertuje w kraju i za granicą. Z okazji 140-lecia Sokolstwa Polskiego we Lwowie. Oprócz występów był czas na lekcji historii, przystanek na cmentarzu Orląt Lwowskich. W październiku 2008 roku na zaproszenie zaprzyjaźnionego miasta na Węgrzech zespół wraz z kapelą daje koncert na festiwalu produktów regionalnych Bekeszawa, zwiedza również Bukareszt. W 2010 roku zespół Sokolanie zajmuje pierwsze miejsce na 17. Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Klatowym w Czechach. Ten sukces otwiera kolejne możliwości i buduje aspiracje zespołu. W 2012 roku wytańczyli pierwsze miejsce na wojewódzkim przeglądzie w Głogowie Małopolskim. W 2013 pierwsze miejsce zajęli na wojewódzkim festiwalu w Łańcucie, na międzywojewódzkim festiwalu w Przeworsku zdobyli wyróżnienie, a w ogólnopolskim festiwalu folkloru w Baranowie Sandomierskim zajęli 3 miejsce. Największym wyróżnieniem uważamy było zaproszenie na Międzynarodowy Festiwal Dzieci Gór i Dolin w Niebocku jako jedyny zespół z Polski. Swoimi występami uświetniają imprezy w Krakowie, Tarnowie, Mielcu, Karczewie, Rzeszowie czy Międzybrodzie. Obecnie w zespole tańczy i śpiewa 120 osób w 4 grupach wiekowych. W repertuarze posiadają tańce górali żywieckich, lubelskie, cieszyńskie, rzeszowskie, śląskie, poleczkę warszawską oraz narodowe, to jest krakowiak, polonez, kujawiak i oberek. Choreografem zespołu jest pani Kinga Jurek, a kierownikiem zespołu oraz kapelmistrzem jest pan Łukasz Chorążak. W ostatnim czasie na Sokole powstał plac zabaw dla dzieci, wyremontowany został budynek wewnątrz, jak również zrobiona izolacja fundamentów z zewnątrz. W dalszym ciągu odbywają się lekcje WF-u dla dzieci ze szkoły podstawowej, jak również zajęcia w godzinach popołudniowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Działalność towarzystwa oparta jest na społecznym zaangażowaniu wielu osób i wolontariuszy. Skład obecnego zarządu Sokoła w Pilźnie to Celina Chorążak, prezes i członek zarządu Rady Odrodzonych Sokołów w Polsce, Małgorzata Chłopek, wiceprezes, Jerzy Kubas, wiceprezes, Irena Zalasińska, skarbnik, Piotr Rynkar, sekretarz, Stanisław Wójcik, naczelnik szkolenia Sokolego. Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Pilźnie dzięki samorządowi miasta Pilzna, ofiarodawcom, sponsorom, sympatykom i wszystkim tym, którzy poprzez szeroko rozumianą współpracę pozwolili osiągnąć tak wiele w temacie idei krzewienia kultury fizycznej. Mamy jednak świadomość tego, że to, co osiągnęliśmy, to stanowczo za mało, aby powiedzieć Pilznu wystarczy. W roku jubileuszu 660-lecia naszego miasta i równocześnie 120-lecia Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Pilźnie składamy Wam, drodzy mieszkańcy i przyjaciele miasta, deklarację, że nadal będziemy robić wszystko, aby realizując cele statutowe naszego towarzystwa, promować miasto w kraju i za granicami naszego państwa. Dziękujemy serdecznie za wysłuchanie 120-letniej historii Sokoła.